Cześć, nazywam się Robert Marchel. Na co dzień doradzam ludziom, jak naprawiać związki, jak wrócić do byłej dziewczyny albo do byłego chłopaka. A dzisiaj powiem Ci, jak poznać, czy osoba, z którą jesteś albo z którą dopiero się spotykasz, coś do Ciebie czuje. Zapraszam do oglądania. Na początek zaznaczmy, że odradzam poznawanie, czy ktoś Cię kocha, czy nie, metodą z obrywaniem płatków stokrotce. Nie tylko dlatego, że jest to czysto losowa metoda, nie dlatego, że jest wyjątkowo nieprzyjemna dla stokrotek, ale dlatego, że to mit, że ktoś Cię albo kocha, albo nie kocha. Uczucia nie zamykają się na skali zero-jedynkowej. Zatem jeżeli zastanawiasz się, co ktoś do Ciebie czuje, to raczej myśl w kategoriach, jak mocnym uczuciem ktoś Cię darzy, a nie czy w ogóle ktoś Cię kocha. Bo ktoś może być wobec Ciebie totalnie obojętny, lekko zaciekawiony Tobą, zainteresowany, mocno zainteresowany, zauroczony, zakochany czy wręcz zupełnie zbzikowany na Twoim punkcie. A do tego dochodzą jeszcze stadia pośrednie każdego z tych stanów. Jest jeszcze jeden fakt, który musimy ustalić. Uczucia zmieniają się w czasie i rzadko pozostają na dłuższy czas na identycznym poziomie. Zatem w swojej ocenie musisz uwzględnić przede wszystkim obecny moment, a nie to, co było parę miesięcy temu. Żeby ocenić to, jak bardzo ktoś Cię kocha, musisz wziąć pod uwagę dwa czynniki. To, jak często okazuje Ci zainteresowanie i to, jak często okazuje Ci brak zainteresowania. Jeżeli oceniasz oznaki zainteresowania, to pamiętaj, że dużo ważniejsze jest to, co ta osoba robi, a mniej ważne jest to, co mówi. Jeżeli na przykład często mówi Ci komplementy, albo wręcz bezpośrednio wyznaje Ci uczucia, ale równie często zdarza jej się odwołać spotkanie, nie odbierać od Ciebie telefonu albo Ci nie odpisać, to ta osoba na pewno nie jest Tobą zbyt mocno zainteresowana. Takie dziwne przypadki, gdzie zmiksowane są oznaki zainteresowania i braku zainteresowania, zdarzają się niezbyt często, ale jeżeli dotyczy to Ciebie, to niestety często jest to związane z kimś trzecim, kto pojawił się gdzieś na horyzoncie. Jeżeli to Ty jesteś w kimś zakochany i bardzo Ci na kimś zależy, to możesz wpaść w pewną pułapkę. W takiej sytuacji tak bardzo chciałbyś, żeby ktoś okazywał Ci sporo zainteresowania, że Twój umysł filtruje nawet najmniejsze oznaki tego, że podobasz się tej osobie i interpretuje je na Twoją korzyść. Ale często jest to zupełnie niezgodne z rzeczywistością. Możesz być tego tym bardziej pewny, im więcej oznak braku zainteresowania dostajesz w międzyczasie. Zobaczmy w takim razie, co świadczy o tym, że ktoś nie jest Tobą zainteresowany. Nie wykazuje zbyt dużej własnej inicjatywy i przeważnie to Ty inicjujesz kontakt. Nawet jeżeli to Ty proponujesz spotkanie albo dzwonisz, żeby porozmawiać, to Twoja inicjatywa nie spotyka się ze zbyt wielkim entuzjazmem. Kiedy widzicie się wśród znajomych, tamta osoba nie szuka Twojego towarzystwa lub wręcz ignoruje Cię. Zdarza jej się nie odpisać albo nie oddzwonić. Zapomina, że miała coś dla Ciebie zrobić. W Twojej obecności pokazuje zainteresowanie innymi atrakcyjnymi osobami. Oczywiście pojedyncze zachowanie tego typu nie świadczy jeszcze o tym, że ta kobieta czy ten mężczyzna w ogóle nie jest Tobą zainteresowany albo w ogóle nic do Ciebie nie czuje, ale im więcej tego typu zachowań będzie się pojawiało, tym większe prawdopodobieństwo, że lepiej będzie coś z tym zrobić, jakoś to naprawić. A o tym, jak to naprawić, mówiłem w tym nagraniu. Kliknij i zobacz je już teraz. Jak zwykle zachęcam też do polubienia mojej strony na Facebooku i do subskrybowania tego kanału, bo dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym nowym materiałem. A teraz dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w następną niedzielę. Robert Marchel.